Maciek Kazieczko, wczoraj delikatnie zasugerowałeś nam, że być może organizacja nie do końca ciebie docenia, nie do końca chce cię promować. Dobitnie pokazałeś w klatce, że jednak trzeba na ciebie zwrócić uwagę. No tak, wydaje mi się, że jakbym dzisiaj walczył w karcie głównej, to więcej osób by to zobaczyło, może była większa oglądalność tej gali. No nic, mogą tylko żałować, że dali mnie do undercardu. Twój rekord mówi sam za siebie, mówi sama za siebie też czyn, który zrobiłeś dzisiaj po nokaucie, czyli wskoczenie na klatkę i symboliczne pokazanie pasa na twojej talii. Może coś więcej na ten temat? No tak, no chyba musiałem już dosadnie pokazać, o co mi chodzi. Dając takie walki, wydaje mi się, że no, chyba zasłużyłem na ten pas. Wydaje mi się, że teraz to pokazałem dosadnie i w niedalekiej przyszłości dostanę tą walkę. Gdyby nie taki scenariusz, jaki zobaczyliśmy, czyli 24 sekundy i koniec pojedynku, jaka była strategia na tę walkę? Już możesz ją teraz nam ujawnić. Na tego zawodnika nie mieliśmy żadnej strategii, ponieważ on jest nieprzewidywalny. Byliśmy przygotowani na 3 ciężkie rundy, mieliśmy w arsenale wiele technik, między innymi właśnie taki prawy sierp nad ręką w kontrze. No wyszło tak, że po prostu wszedł mi jako pierwszy cios w walce ten prawy i no i poczułem po prostu, że zawodnik wchodzi mi troszkę na tą prawą rękę, no i wykorzystałem to. Troszkę w sumie nie wiem nawet kiedy to się stało, ale to wszystko są odruchy, które są wyćwiczone na treningach. Takie nokauty, jakie zafundowałeś Mikelowi, są ciężkie w przeżyciach. Mikel nie wyszedł do werdyktu, Mikel został opatrzony w kołnierz, zniesiony na noszach. Czy wy potem jesteście informowani o stanie zdrowia swojego przeciwnika, czy wiesz, co teraz się może z nim dzieje? Byłem u niego w punkcie medycznym, tam zamieniliśmy dwa słowa, z tego co wiem, no nie pamięta walki, ale wszystko chyba z nim dobrze, teraz chyba pojechał do szpitala. No ale no widok jest niestety ciężki, ale taki to jest sport. Albo mogłem to być ja, mógł to być też on. No. Od razu po tym nokaucie przypomina nam się nokaut, który tobie kiedyś zaserwował Gracjan. Również to było szybkie, taki akt strzelisty. Co teraz możesz powiedzieć o swoich rękach, że nie tylko przecież Gracjan jest tym mającym kowadło w pięściach? No tak, no myślę, że też mam kowadło. Wtedy z Gracjanem no nic, zdarzył się pewien błąd, moje niedopatrzenie troszkę i no zdarzyło się. No, nigdy więcej już nie pozwolę, żeby coś takiego miało miejsca. Można powiedzieć, że ta walka wiele mi nauczyła i no i trochę dojrzałem w tym sporcie, można powiedzieć. Ja tak zażartuję, ale chcesz się pokazywać dłużej, chciałeś się przypomnieć włodarzom, ale tylko 24 sekundy, to dlatego, że karta wstępna? No nic, oby takich walk było jak najwięcej, ponieważ no nie zmęczyłem się, nie skontuzjowałem się, mogę tak naprawdę już niedługo wziąć udział w kolejnej gali. No jedyne, za co przepraszam, to moich sponsorów, że tak krótko ich reklamowałem, ale to w takim razie może zdejmę tylko bluzę. Proszę bardzo. Dziękuję oczywiście wszystkim po kolei, tak jak widać. Czyli co, mogą oczekiwać zwrotu? Czy prolongata na następną galę? A się prolongata na następną galę. Maciej, podwójna akcja, ale prawą ręką. Szczerze mówiąc, rzadko to się widuje. To było wyćwiczone, czy po prostu intuicja, tak jak powiedziałeś, pamięć mięśniowa? No bo najpierw cios w jednej płaszczyźnie, potem cios w drugiej płaszczyźnie i oba zakończone w celu. No tak, no nie ma przypadków. To wszystko było przerabiane na treningach, tak jak mówiłem. No, to samo się wydarzyło. No. Tarcze z Marcinem Bilmanem robią swoje. A propos tego zauważenia, o którym mówiłeś, że teraz jest zauważanie, czy wiesz, ale Juras podłapał twój gest i wspomniał, że no chyba czas najwyższy na Maćka Kazieczka. W takim razie Juras, bardzo ci dziękuję. O to mi chodziło. Maciek, bardzo ci dziękujemy. Dzięki bardzo.